Jeżeli chodzi o targi Packfood, jest to liczba wystawców trochę większa niż w poprzedniej edycji, tak samo powierzchnia wystawiennicza. Zmiana lokalizacji targów i ich terminu moim zdaniem wpłynęła bardzo dobrze na same targi. Patrząc liczbowo na targi Apple'a, liczba wystawców w stosunku do roku ubiegłego jest odrobinę niższa, ale mamy już konkretne firmy maszynowe. Zapewne tematyka gumy i tworzyw sztucznych bardzo dobrze też uzupełniła tematykę opakowań. Wzajemnie te branże się troszeczkę przenikają, bo przecież mamy opakowania nie tylko tekturowe, nie tylko szklane, ale również plastikowe. Więc tutaj jest bardzo duża synergia i też dużo rozmów wystawców pomiędzy sobą. I tutaj te kontakty też zostały nawiązane i też myślę, że w przyszłości zaowocują. Połączenie w tym roku targów z Packfoodem także wpłynęło korzystnie, bo firmy były zainteresowane tą zmianą i tych nowych klientów, którzy przychodzą na Packfood. Także część, jeżeli by się przejść po wystawie Packfooda, można by nawet tam zobaczyć, że były także firmy oferujące już produkty z tworzyw sztucznych, które powinny być na Apple, więc miejmy nadzieję, że za rok będzie nasza wystawa o wiele większa. Przy targach Packfood mamy bardzo dużo wydarzeń. Przede wszystkim w tym roku bardzo duży nacisk kładziemy na fundusze unijne. To jest moment, gdzie firmy przygotowują się do różnych projektów, które mogą być finansowane z tych funduszy. W związku z tym codziennie mamy tematykę poświęconą funduszom unijnym. Oprócz tego współpracujemy z Polską Izbą Opakowań, która również ma wiele ciekawych tematów nie tylko dla członków swojej izby, jak również dla całej branży. Salon Polimerowej Nauki Polskiej powstał właśnie w tym celu, żeby łączyć biznes z nauką i w przyszłym roku tak jak najbardziej chcemy kontynuować tą myśl, tą ideę. Nawet planowany jest większy program wydarzeń. Mamy informacje od naszych wystawców, że ich klienci, którzy przyszli, a nasi zwiedzający, są to osoby, z którymi oni chcieli prowadzić rozmowy i z którymi tutaj bardzo ciekawe projekty rozpoczynają. Ja spotkałam się z pozytywnymi głosami. Już pierwszego dnia, witając firmy, odebrałam sygnały, że klienci byli konkretni. Po naszych statystykach targowych możemy powiedzieć, że liczba zwiedzających na targach Packfood wzrosła, a także na targach Apple samych także jest większa niż rok temu, więc liczymy na wzrosty. Opakowania dla przemysłu spożywczego bardzo silnie związane są z maszynami technologicznymi dla przemysłu spożywczego. Jest bardzo silny punkt styczny w momencie konfekcjonowania żywności. To jest miejsce, gdzie zarówno maszyny pakujące, maszyny konfekcjonujące i opakowania spotykają się w jednym miejscu. Także ta bliskość z targami Polagra Tech myślę, że będzie coraz bliżej i być może zrobimy taki wspólny projekt łączący właśnie obie te imprezy targowe.